Call of Juarez Gunslinger to pierwszoosobowy shooter osadzony w czasach rewolwerowców, czyli przełom XIX-XX wieku. Gra wyprodukowana przez studio Techland została wydana w 2013 roku jako ostatnia gra z serii. To część, która wraca na Dziki Zachód po trzeciej części o podtytule Kartel, która wywracała realia znane tej serii do góry nogami, ale o trzeciej części gry opowiem innym razem. Wcielamy się w tytułowego Gunslingera. Przesiadując w barze przy szklance trunku, opowiadamy swoim słuchaczom niewiarygodne historie, w których spotykamy tak znanych rewolwerowców jak Billy the Kid, Sundance Kid czy jeszcze innych cowboy. Fabuła rzuca nas w różne miejsca, podyktowane opowieściami zawartymi w cutscenkach. Te przygody nie łączą się przesadnie w ciąg historyczny, ale dzięki temu dają nam te najciekawsze momenty, w których czynnie uczestniczymy. Brawurowe przygody są tak niestworzone, że raz po raz nasi odbiorcy podważają nasze opowieści, ale błędy w logice główny bohater zrzuca na ilość alkoholu, jaki już spożył. Cały ten zabieg bardzo mi się podoba. Pomysł na opowiadanie bandyckich przygód to coś, czego nie spotyka się w grach. W każdym etapie mamy zamkniętą fabułę skoncentrowaną na poszczególnym oponencie, a na samym końcu czeka nas też ciekawy obrót zdarzeń. To lekka przygodowa fabuła i możemy ją potraktować jak film akcji z twistem. Można by powiedzieć, że w tej grze tylko chodzimy i strzelamy. I owszem, jest to prawda. Strzelanie to podstawowa mechanika tej produkcji. Strzelamy z biodra, możemy spowolnić czas, by trafić jak najwięcej przeciwników. Pojedynkujemy się na końcu każdej planszy w minigierce, gdzie skupiamy swój celownik na wrogu i po usłyszeniu bicia serca wyjmujemy broń, by zdążyć wystrzelić jako pierwsi. Dostępne są też uniki, a w kolejnych etapach pilnujemy też położenia swojej ręki, aby była jak najbliżej naszego rewolweru, aby jeszcze szybciej dobyć broni. Kilka razy staniemy za sterami wielkiej broni maszynowej podczas kolejnych fal mięsa na odstrzał. Możemy w nich rzucać także dynamitem, bardzo satysfakcjonująca broń, która jest efektywna i efektowna. Deweloperzy postarali się, by urozmaicić rozgrywkę na różne sposoby, dlatego w żadnej misji nie zaznamy nudy. W tej grze western wylewa się z monitora, zostajemy rzucani do miasteczek, pustkowi, na bagna. Oprawa wizualna jest różnorodna i cieszy oko jak na swoje lata. Jest tak za sprawą stylistyki. Gra cel-shadingowa starzeje się dużo wolniej niż ta idąca w realizm. Wokół nas ciągle coś strzela, płonie, wybucha. Wygląda to naprawdę dobrze. Nie skupiałem się za bardzo na muzyce. Moim zdaniem po prostu wpasowuje się w rozgrywkę i gdy trzeba jest spokojna, a podczas akcji nadaje tempa. Głosy i gra aktorów to oczywiście profesjonalizm, tak więc i tu nie mam za dużo do powiedzenia. Spluwy brzmią mięsiście i dają poczucie sprawczości. Nie dotykałem też multi, więc po raz kolejny nie powiem o nim nic. Podsumowując, warto spróbować tej gry. Jest dynamiczna, klimatyczna, na niecałe 10 godzin, więc to gra na kilka wieczorów i poznacie całe Call of Duty Gunslinger. Historia jest ciekawie poprowadzona i na pewno zainteresuje odbiorcę. Śmieszne są momenty, w których teren zmienia się nagle względem naszej opowieści. Nagle pojawiają się drabiny lub ludzie, których nie zabiliśmy w opowieści. Magicznie jednak nie zostają zabici, bo uciekli. Jest tu humor, dobre wykonanie i ciekawa historia. Osobiście polecam tą produkcję, ale większość z was na pewno zna tą grę już bardzo dobrze. Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board.